Yamaha SR500 powrót do życia. Minął już tydzień od momentu, kiedy przekroczyłem próg Motors Work i zobaczyłem moją odnowioną Yamaha SR500. To był prawdziwie niezwykły tydzień pełen emocji i adrenaliny. Pierwsza jazda była dla mnie wyzwaniem, próbowałem oswoić bestię z kopyta. Mistrzostwo prostych jeszcze przede mną, ale jestem gotów na to wyzwanie. Prędkość i moc tego motocykla dosłownie zapierały dech w piersiach. Jazda przez malownicze wioski i urocze ścieżki to prawdziwa przyjemność. Teraz rozumiem, dlaczego zdecydowałem się na przebudowę tego motocykla. To właśnie to sprawia, że czuję się żywy. Dziękuję Motors Work za tę przepiękną maszynę. Maestro Wzorek stał się moim nowym wzorem. Nie mogę się doczekać kolejnych przygód i osiągnięć za kierownicą mojej Yamahy SR500. Moto 2 Fun Yamaha SR500 48T na bębnowym hamulcu Duplex. Jednocylindrowy japoński klasyk odpalany wyłącznie z kopniaka. Pojazd sprowadzony z Niemiec, pełna dokumentacja, dwa zestawy kluczyków. Odpala i jeździ. Nie kopci, nie hałasuje, nie ściąga, biegi nie wypadają. Silnik i skrzynia są zdrowe. Generalnie dobra baza do renowacji lub przeróbki. Nie jest to gotowiec, lecz również nie jest w pełni oryginalny. Zmieniona kanapa, kierownica, kierunkowskazy. Wersja z mechanicznym gaźnikiem, mocniejsza i z lepszą reakcją na gaz. Motors Work. Silnik ładnie pracuje, ale występuje problem z amatorskim silikonem i wyciekiem. Normalne dla takich maszyn, zajmiemy się tym. Po odpaleniu i dokładnym czyszczeniu poszukujemy wad. Ciekawostką jest zainstalowany eliminator akumulatora. Na zbiorniku było co najmniej 7 warstw lakieru. Podczas ręcznego usuwania lakieru, którym usuniemy nawet najmniejsze wgniecenia, purchle, szpachli, zero. To niewiarygodne. Konieczne jest dokładne dotknięcie i odnowienie wszystkich elementów, na przykład rama i jej powłoki są w dobrej kondycji. Opony mają dobry bieżnik, musimy tylko sprawdzić, z którego roku pochodzą. Napęd wygląda dobrze, czyli łańcuch i zębatki. Poprawki te...